Kochani, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Przepraszam, wiem, troszkę mnie nie było. Mam nadzieję, że uda mi się nadrobić ten stracony czas. W sumie chyba nie do końca stracony. Bynajmniej nie dla mnie, mam nadzieję, że dla Was również nie. Tym, które jakby były ze mną przez ten cały czas, towarzyszyły mi w klinice i poza nią i przed nią. Z góry bardzo dziękuję i kochane, jesteście po prostu wielkie. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Wymieniać Was już znowu kolejny raz nie będę. Zostałyście wypisane i po części wymienione w moim ostatnim filmiku, czyli wtedy, kiedy spełniłam swoje marzenie, czyli byłam w klinice. Z czym ja do Was przychodzę? Także przeprosiłam Was za nieobecność, mam nadzieję, że teraz ponadrabiam. Co się stało? Słuchajcie, dzisiaj przyszedł kurier z moimi rzeczami, które nadałam z Polski, dzisiaj dopiero je odebrałam. Przyszedł laptop, przyszedł sprzęt, odpowiedziałam na Wasze komentarze. Słuchajcie, co się okazuje. Okazuje się to, że nie przyszła bateria, nie bateria, tylko ładowarka do baterii, do aparatu, więc ile uda mi się nagrać na tej jednej baterii, tyle nagram. Kuriera dopiero będę nadawać drugiego, czyli z drugim jakby, z drugim załadunkiem moich rzeczy. Dlatego też mi to wybaczcie, jeżeli jakikolwiek filmik nagram Wam telefonem. Mam nadzieję, że jakoś nie będzie kiepska. Chyba lepsze coś niż nic. Jak to mówią, lepszy ryc niż nic. Zapraszam Was, słuchajcie, na dodam open boxa. Będzie open box pudełka Glossy Box. Jest to Glossy Box śniowy. Sierpniowego Wam nie pokażę, ponieważ zaginął w akcji, podczas gdy mnie nie było. Pilnował mi tutaj domku Fabian. Wziął go po prostu do siebie na stację. Stancję zmieniał w międzyczasie i pudełko przepadło. Także wybaczcie mi to, że sierpniowego Wam nie pokażę. Wchodząc na stronę zorientowałam się, ponieważ on chciał mi jakby zasubskrybować raz jeszcze to pudełko sierpniowe, żeby mogła Wam nagrać, ale powiem Wam szczerze, że według mnie nie było to tak super ekstra pudełko, żeby wydawać jakby kolejne pieniążki, także nie będzie. Po prostu pominiemy pudełko sierpniowe, natomiast jak najbardziej będzie pudełko wrześniowe. Jak widzicie, jest ona w innym kolorku, co już jest plusem. Poprzednie też było inne, było z takimi inicjałami, chciałam powiedzieć. W sumie z inicjałami, z pierwszymi literkami G, B, czyli Glossy Box, także również było fajne, ale nie dla pudełka subskrybujemy, to znaczy nie dla opakowania, a dla zawartości. Zobaczmy coś w środku. Ja pozwoliłam sobie oczywiście zobaczyć na ulotce, co mamy w środku. Ale się cieszę, powiem Wam, że tak tęskniłam za Wami, że to się w pale nie mieści. Mamy tutaj oczywiście bon do Zalando, voucher o wysokości 10, znaczy o wysokości w sumie, no chyba o wysokości. Tak, to jest discount code, tu jest kod podany na 10 funtów. Jeżeli wyłapiecie, mam nadzieję, że tak się stanie, będziecie mogły go sobie wykorzystać. Poczekam, mam nadzieję, że teraz widać. Jeżeli jeszcze nie wyłapałyście, piszcie mi pod filmikiem w komentarzach, to ja Wam ten kod jeszcze raz udostępnię. Także to jest pierwsza rzecz. Co jeszcze Wam nie powiedziałam? Jeżeli chodzi o mój makijaż, który jest bardzo delikatny, co niektóre z Was wiedzą, że będę zmieniała tę nie taktykę, tylko sposób malowania się. To znaczy chcę wypróbować sobie dwa podkłady, dość dobre podkłady, które poleciła mi znajoma, którą poznałam w klinice. Także jest ona kosmetyczką i poradziła mi, dała mi po prostu namiar na dwa fajne podkłady. Najpierw porozmawiałam z nią o Clarinsie. Jest to Clarins, słuchajcie, Extra Firm, coś tam, 110 beige. Cena jego to 189 zł. Natomiast powiem Wam, że to jest testerek, próbka, którą załatwiła mi Kasia, którą gorąco pozdrawiam. Kasia oczywiście jeszcze w Kołobrzegu, czyli moja psia psiła. I jest on dla mnie jakby za jasny i ma zbyt różowe tony, więc jego odłożyłam. I tutaj na miejscu już po przyjeździe załatwiłam sobie to było albo w Butsie, albo w Debenhamsie, teraz nie pamiętam, chyba w Butsie. Próbki, testerki, zobaczcie, dwóch odcieni. Dzisiaj mam na sobie 112, ten jaśniejszy, czyli ten właśnie. To jest Clarins
Clarins, pełną nazwę Wam podam, jeżeli go zakupię. Na razie go testuję. To jest 112. Mam go dzisiaj na twarzy. Dajcie mi znać, jak on wygląda. Według mnie będzie to chyba jednak fajny podkład dla mnie. I tutaj jeszcze też spróbuję 113. Niewiele się one od siebie różnią, jak widzicie. Aczkolwiek ten jednak jest ciut jaśniejszy. Myślę, że oba będą, myślę, że oba sprawdzą się dla mojej cery, na mojej twarzy. Mam niemałą próbkę, więc będę mogła przez kilka dni przetestować i dam Wam znać. Na pewno przyjdę do Was z testem. I kolejne dwie rzeczy z Clinique Face Primer i Silk Suede. To jest Clinique, też nie pamiętam pełnej nazwy, na pewno Wam wszystko podam, ale to jest dokładnie ten podkład, jest to jeden z nowości na półce Clinique. Jego tester, jego próbka była na zdjęciu, które Wam przesyłałam na Facebooka, Instagrama i chyba nawet Snapchata, nie pamiętam, gdzie był dodatek. Dodatek do gazety, do czasopisma i tam właśnie była próbka jednego z Clinique, o ile się nie mylę. I tutaj mam też bazę, czyli primer, również z Clinique jakiś nowy primer, fajny. Także ten miałam już raz. I powiem Wam, że jestem zadowolona. Nie wiem, z którego bardziej, dlatego teraz jestem na etapie testowania. Na pewno zakupię któryś z nich i nie wiem, czy to nie będzie ten, który mam dzisiaj, bo jakoś najbardziej mi odpowiada. Z tym się jeszcze zastanowię. Także zobaczymy, słuchajcie, kochane, dam Wam na pewno znać. Także będzie u mnie zmiana, ponieważ odstawię drogeryjne podkłady, a będę chciała zainwestować w jeden. To nie jest taka wielka inwestycja, bo różnica to jest 10 funtów, tak jak mamy za 10-12 na przykład funtów podkład, tak, ten kosztuje 23. Także nie jest to ogromna różnica. Tak, mój kotek się z Wami wita, dzień dobry. Przechodzimy dalej do pudełeczka. Chciałam Wam właśnie pokazać mój makijaż, który jest bardzo, bardzo delikatny. Wiem, mówię chaotycznie. Wybaczcie mi to, ale dawno nie nagrywam. Na ustach mam nowość z Maybelline, Maybelline, jak to woli, Color Drama Intense Lip Paint. Jest to kolorek 110 Never Bar. To jest dokładnie taka farbka, takie coś do ust. I drugi, jaki z tego kupiłam, ale dzisiaj go nie mam. Jest to również kolor Drama i jest to 610 Stripped Down. Teraz Wam pokażę różnicę. Ten jest taki bardziej brązowy, ten jest bardziej różowy. Co oczywiście widać po opakowaniu. Także dzisiaj mam na ustach ten. Dam Wam znać, jak się sfasuje, jak go po prostu ponoszę. Póki co jest ok. Na oczach mam They Will Benefit Tinted Primer, jest to ten primer, o którym Wam już tysiąc razy mówiłam, i Elizabeth Arden Grand Entrance Mascara, ta czerwona taka, znaczy czerwone opakowanie. Dalej na dolnej powiece mam Belle Professional Eyeliner Pencil i to jest ten kolorek brązowy. Dalej mam oczywiście Mary Lou. I co jeszcze mam na brwiach? Mam jak najbardziej Gimme Brows Benefit w piąteczce. To jest ten ciemniejszy odcień, mam to właśnie na brwiach. Jeżeli chodzi o oko, użytych mam 3 cienie z tej paletki z Maybelline. Jest to The Blushed Nudes, o ile się nie mylę, tak, The Blushed Nudes. Także bardzo gorąco Wam polecam. Jeżeli byście chciały też wiedzieć, które kolorki ja dzisiaj użyłam, jest to dokładnie ten. Ten tutaj srebrny, ten pod nim i ten tutaj obok, w rogu oka, w kąciku oka. Także tak wygląda mój makijaż dzisiejszy. Mówię to dlatego, ponieważ czasami mi zadajecie pytanie, co mam na ustach, co mam na oku, co mam na przykład, jaki podkład mam. Natomiast ja po prostu tego nie pamiętam po tym, jak już kończę edytowanie filmiku. Więc dlatego to Wam nadganiam. Ok, przechodzimy dalej do pudełka. Mamy pudełeczko wrześniowe. Odkładam tutaj oczywiście ulotka z rzeczami, jakie mamy w środku. Pudełeczko oczywiście prezentuje się pięknie i powiem Wam, że trochę walentynkowo, choć to jeszcze nie ten czas, nie miejsce i nie pora. Odbijamy. Nowa folijka, taka w środku czerwona. Bardzo mi się to podoba. Odpakowujemy. I co my tu mamy? Tu już widzę jakąś próbeczkę czegoś. Dzień dobry. Tak? Mamy tutaj The Body Shop, super, to jest The Body Shop, dawno nie byłam, Purifying Glow Mask. Jest to jakaś maseczka rozświetlająca, będzie ona rozświetlająca. Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Nie wiem, dziewczyny, dowiem się coś więcej, jak poczytam, ale jakaś maseczka na rozświetlenie naszej twarzy. Wygląda to tak.
100% Vegetarian Musk Recipes. Czyli super ekstra, to już nie muszę mówić. Tutaj macie, jakie są rodzaje tych maseczek. Ja mam w pudełeczku właśnie próbkę tej. Także mamy tutaj, widzę, 5 rodzajów. 5 rodzajów. Nie będę tutaj się zapoznawać ze wszystkimi. Jedna widzę, że jest zapoznawać miodu. Tu jest jakiś ginger. Tutaj mamy acai. I tu mamy rose, czyli róże, więc myślę, że chyba dostałam taką, jaką bym chyba sama wybrała. Także zobaczymy, zobaczymy, jak się spisze. To jest chyba dodatek, coś mi się wydaje, czy to jest produkt, zaraz się okaże. Nie, dziewczyny, to jest chyba dodatek. Tak, tutaj są produkty, więc to jest dodatek, więc naprawdę super ekstra, bardzo się cieszę, że będę mogła przetestować maseczkę z The Body Shop. Lecimy dalej. Pierwszy produkt, i to jest produkt, który wiem, że ja nie będę używała, ja nie lubię takich rzeczy, także na pewno do kogoś powędruję. I już Wam mówię, jest to Gosh Copenhagen Long Lasting Lip Marker. Jest to po prostu marker do ust, zaraz Wam powiem, 002. Nie ma tu kolorku, czy jest? 002 Pink. 002 Pink, taki różowy marker do ust, także na pewno odkładam, nawet nie odfoliuję i Wam nie pokażę kolorku, ale myślę, że to będzie taki fioletowo-różowy, więc kolorek spoko, ale nie w markerze, nie lubię takich rzeczy. I cena 8,50. 8,50, więc nie mało. Oczywiście Gosh, nie wiem, czy powiedziałam. Także pierwsza rzecz to jest z Gosha marker do ust, którego ja nie wykorzystam. Druga rzecz, której również nie wykorzystam, bo jak wiecie, używam naklejane pazurki. Tu mamy Revlon, widziałam to już w sklepie, nowość. Tutaj jest na samym dole. Gel NY Diamond Top Coat. Chociaż może, że do stóp, zobaczymy. Że chyba, że użyję go na stopy, jest to Revlon Color Stay Gel NY Diamond Top Coat, czyli taki nabłyszczacz na nasze pazurki, czyli na lakier, po lakierze Top Coat po prostu. Także to jest drugi produkt, tak jak mówię, być może użyję na stopy. Cena 8 funtów, 7,99, też nie mało. Okej, okay, lecimy dalej i to jest coś, z czego się cieszę, ponieważ chciałam to zakupić, bardzo byłam ciekawa tego produktu, zobaczymy, jak go użyję. Jest to Better Than Sex, bardzo słynna, rozsławiona na YouTubie również maskara z maskara oczywiście z Too Faced, maskara z Too Faced, nie wiem, czy widzicie, tak. Better Than Sex, jeżeli chodzi o cenę, tutaj oczywiście mamy próbkę, to nie jest pełnowymiarowy produkt, słuchajcie, to nie jest full size, Gosh jest to full size i żel ten z Revlonu do Top Coat również jest full size'em, czyli pełnowymiarowy produkt, to jest taka próbka, cena regularna to 19 funtów, bardzo się cieszę, że to będę mogła przetestować, także z tego bardzo się cieszę, bardzo, bardzo. Dalej, co my tutaj mamy, jeszcze są dwie rzeczy, jedna z rzeczy to jest, ja chyba już to miałam, Smoky Eye Pen w kolorku black, czyli czarnym Rodial, jest to nic innego jak kredka, bardzo mięciutka kredka, także na pewno wykorzystam Rodial, wiecie, że mam kilka rzeczy z tej firmy, zakupiłam je w TK Maxie, bardzo często one tam są na półeczkach, Rodial, cena regularna to 17 funtów i jest to oczywiście full size, czyli pełnowymiarowa kredka, super ekstra, także dwie rzeczy są naprawdę na plus, no i oczywiście Top Coat też nie mówię nie, ostatnia z rzeczy jest to maseczka Hydro Face Mask, 120 godzin of hydration, czyli z nawilżeniem, z AMF, artificial, nie wiem, moisturizing factor, Rose of Jericho, jeden razy maska, taka oto maska do twarzy, tych masek już mam dziewczyny tyle, że szok, jest to jakaś witaminowa, hydro, czyli nawilżająca bardzo maska. Cena tej maski regularna to 7,99, się spisze, nic tu więcej o niej nie piszę, nie będę się rozczytywać. Jakaś bardzo nawilżająca firma, słuchajcie, Vita Maskes. Tak się nazywa ta firma. Także zobaczymy, to jest ostatni produkt, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o wrześniowe pudełeczko, słuchajcie, Glossy Boxa. Teraz tak, moja opinia, słuchajcie, moja opinia.
To oczywiście tutaj poleci do śmieci, jeżeli chodzi o środek, o te tutaj robaczki. Tak, maska, coś fajnego do przetestowania. Lubię maski, więc spoko. Kolejna bardzo fajna rzecz, że można przetestować jakąś nowość, również maseczkę, nowość z The Body Shop. Super, także się cieszę. Z tej rzeczy cieszę się najbardziej chyba. Dalej kredka Smoky Eye Rodial, nigdy kredek za wiele, więc też super. Jedyna rzecz, z jakiej się nie cieszę, tym razem jest to marker do ust. Ja tego nie lubię efektu markera na ustach. No i kolor Stay z Revlonu wykorzystam na paznokcie u stóp. Także tak by się prezentowało całe pudełeczko. Gosh marker leci do którejś z Was, także jeszcze nie wiem do kogo. Do kogoś na pewno powędruję. Już biorę ulotkę, czekajcie, bo się tutaj nie mogę połapać. No i oczywiście bon o wartości 10 funtów do Zalando. Jeżeli będziecie chciały, pytajcie. No i cóż, i to są wszystkie produkty. Proszę. Tak wygląda pudełeczko wrześniowe. Ja jestem ogólnie zadowolona. Tak jak Wam powiedziałam, z sierpniowego raczej bym nie była. Dobra, jeszcze raz Wam pokażę tak w skrócie. Tutaj leżą produkty. Nie jest ich dużo, ale są konkretne. Bardzo się cieszę, że mam okazję przetestować Better Than Sex właśnie z Too Faced. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. I bardzo mnie również cieszą te tutaj maseczki. Kredka również. Także tak wygląda pudełeczko. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się te pudełeczko i te produkty spodobały tak samo jak mi. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym pudełeczku, czy dalej byście subskrybowały, czy byście zrezygnowały. Ja jak na razie z Glossy Boxem zostaję. Wiernie będę się jeszcze przyglądać tym produktom. Póki co chyba bardzo słabe pudełko, to chyba było właśnie sierpniowe. Była tam szczoteczka do czyszczenia twarzy. Mam już coś podobnego, więc w innych wersjach nie potrzebuję. Był tam chyba jakaś maseczka do twarzy. Masek mam naprawdę po prostu tyle, więc dlatego tak aż bardzo nie żałuję. Co tam jeszcze było? Kosmetyczka z literkami GB, czyli Glossy Box. I tam coś jeszcze, ale naprawdę uwierzcie mi, że nic specjalnego. No i tyle. Bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Ja, jak powiedziałam, cieszę się, że do Was wróciłam. Mam nadzieję, że nadrobimy powolutku stracone minuty na YouTubie. Dziękuję bardzo za uwagę. Ściskam Was bardzo mocno. Raz jeszcze dziękuję tym, które po prostu ze mną były w najważniejszych chwilach dla mnie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Ściskam bardzo mocno. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam po prostu Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli oczywiście Wam się podoba. Trzymajcie się cieplutko. Stado buziaków. Pajo! Pajo!